Zastanawiając się, dlaczego biblioteka i super samorząd. W bibliotece pracuje bardzo wielu. W naszej i nie tylko. Jeżdżąc po kraju, spotykając się z koleżankami, w wielu bibliotekach pracuje sporo mocno zaangażowanych osób w życie społeczne, w działania edukacyjne. Bo żeby pracować w bibliotece, trzeba kochać ludzi, lubić ich przynajmniej. Trzeba się stale uczyć, trzeba być otwartym na potrzeby, rozmawiać z ludźmi. Trzeba kochać tą pracę. Więc jeżeli spełnia się te warunki, to nie ma problemów, można startować w każdym konkursie. Może dlatego, żeby pokazać, że w dużym mieście też można zaangażować jak najwięcej osób w działania przybliżające władzę ludziom. W dużym mieście ta władza pojmowana jako prezydent, radni jest daleko. To nie jest w większości mój sąsiad, którym wiem, gdzie mieszka, prawda, jak jest w małych miejscowościach i mogę do niego iść. Większość tych ludzi nie jest świadoma, kto jest w ogóle radnym z jego dzielnicy. Więc to jest nasza wygrana, pokazałaby, że coś można zrobić, żeby władzę przybliżyć. Zaczęliśmy od współpracy ze szkołami edukacji. Młodzież przeprowadzała konsultacje społeczne, prowadziliśmy zajęcia dotyczące samorządu, jego funkcjonowania gminy. Równocześnie właściwie robiliśmy to, co zawsze robimy. Tylko że teraz nazwaliśmy to super samorząd i było to pod jakąś nazwą, ale to. Czyli nadal kontynuowane były spotkania z radnymi, którzy mają u nas dyżury. Niektórych zachęciliśmy, żeby te dyżury mieli właśnie. Żeby przychodzili na nie. No niektórzy. Różnie to bywa. Zaprosiłyśmy w tym tygodniu do nas dzieci, młodzież, z którymi współpracujemy przez cały rok, a więc przedstawicieli przedszkoli i szkół, z którymi właśnie spotykamy się co miesiąc. Zaprosiłyśmy również naszych czytelników dorosłych na różnego typu spotkania. Najbardziej takie spektakularne to była impreza integracyjna z udziałem właśnie przedstawicieli szkół, z którymi współpracujemy. I tutaj nam chodziło, by pod hasłem Razem Lepiej właśnie przekazać sygnał, że biblioteka i wzmocnić. Przede wszystkim w tym tygodniu wszystko wzmacnialiśmy ten przekaz, że biblioteka jest ciekawym miejscem. W naszej sytuacji, jeżeli chodzi o współpracę z władzami miasta, jesteśmy w takiej sytuacji dość specyficznej, ponieważ miasto jest naszym organizatorem, czyli zapewnia nam środki na utrzymanie. Jest organizatorem biblioteki. I w tym momencie musimy zachować pewną drogę służbową. Żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to my jesteśmy władzą. Wybieramy tę władzę, możemy ją zawsze usunąć, mamy wpływ na to, co robi. Od lat mnie nurtuje jedno pytanie, dlaczego ludzie stawiają się obok rzeczywistości, obok władzy, obok prawa, a nie starają się go kreować, zmieniać, tylko akceptują, choć wszyscy krytykują, a nic nie robią.